Dzień dobry, bardzo mi miło, że Państwo przyszli na nasz panel, który ma bardzo długi tytuł, ale mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy, więc zapraszam moich gości, pan profesor Bogumił Kamiński, SGH, pani Joanna Hernatowicz-Sikora, Justitia, pan Jan Szajda, IDENT i pan Paweł Augustyn, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witam Państwa serdecznie. Zaczniemy od kilku dosłownie liczb, bo myślę, że to jest dobre wprowadzenie do naszego tematu. I odwołam się do badań przeprowadzonych przez SGH, przez pana Bogumiła Kamińskiego, a mianowicie Indeks Cyfryzacji Przedsiębiorstw. To jest badanie na próbie ponad 200 przedsiębiorstw, średnich, dużych spółek giełdowych, które Państwo prowadzili już kilkakrotnie, tak? 2018 rok i 2023. I mam tu ściągawkę. Poziom wykorzystania robotyzacji i automatyzacji w firmach 5 lat temu to było zaledwie 2%. 2023 23%. Wykorzystanie business intelligence w wizualizacji w firmach ponownie skok z 1% na 18%. Poziom pracy wykorzystanej wykonywanej zdalnie, procent pracy wykonywanej zdalnie w 5% 2023, 30% firm mówi, że ponad połowa takiej pracy jest wykonywanej zdalnie. No, zmiana jest ogromna. W międzyczasie była pandemia, czy to też pewnie wpłynęło na tą zmianę. I zastanawiam się właśnie, jak jeszcze te zmiany wpływają na model pracy w przedsiębiorstwach. Tak, to ja myślę, że tutaj no zacznijmy od tej pandemii. Tak, z tych naszych badań wynika, że pandemia w dużym stopniu spowodowała to, że po prostu przedsiębiorstwa musiały zacząć się transformować, dlatego że po prostu nie było wyboru i ponieważ nie było wyboru, to był taki naturalny impuls do tego, żeby te zmiany następowały. Natomiast no, kluczowe jest to, znowu co z naszych badań wynika, że jakby główną barierą wdrażania tych zaawansowanych technologii były bariery takie kulturowe, a mniej bariery technologiczne czy bariery finansowe. Także generalnie to, żeby ludzie akceptowali wykorzystanie zaawansowanych technologii, żeby oni się nie bali, że ta zaawansowana technologia będzie ich zastępować, to było coś takiego, co było kluczowe. No a właśnie w tym okresie pandemii to po prostu, ponieważ nie było wyboru, więc to zyskiwało akceptację, no a jak już to, jakby ten bakcyl został złapany, no to już firmy dalej są w stanie za tym podążać. Ja myślę, że to, co jest ważne, żeby powiedzieć od strony takiej konkretnej, tej technologicznej, gdzie ta technologia jest wykorzystywana, to na takim najbardziej zsyntetyzowanym poziomie tu myślę, że warto podkreślić, że to są dwa nurty wykorzystania. Jeden nurt to jest tam, gdzie my rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję używamy do tego, żeby lepiej podejmować decyzje. Co to oznacza na przykład tutaj, jak mówimy o przemyśle na tym naszym panelu, no to jest to, że jeżeli mamy firmę produkcyjną, no to po to, żeby ona w sposób optymalny produkowała, no to jest potrzebne na przykład dobre zaharmonogramowanie tego, które urządzenie, co ma w danej chwili robić. Kiedyś to robili planiści, no w tej chwili to robią algorytmy, które po prostu odpowiadają na to pytanie, jak najlepiej pracować. Teraz dlaczego to dla firm ma sens? Dlatego, że z reguły ten plan bardzo często trzeba aktualizować, choćby dlatego, że nie wiem, pojawiają się nowe wydarzenia, nie wiem, zamówienia się ciągle zmieniają. Maszyna to robi po prostu dużo szybciej, sprawniej i efektywniej. Natomiast drugi nurt, który się pojawił i to jest nurt wyraźnie widoczny, zwłaszcza po tym, jak weszły te technologie typu ChatGPT, to jest to, że chcemy wykorzystać te technologie do tego, żeby po prostu pewne procesy, które historycznie robili ludzie, automatyzować. I tak jak jeszcze jakiś czas temu się wydawało, że oczywiście mamy w produkcji dużo rzeczy zautomatyzowanych, co nie wiem, 100 lat temu robili ludzie, w tej chwili takie zadania, które były zarezerwowane dla ludzi bardziej w sferze komunikacyjnej, chociażby te wszystkie chatboty, które wiemy, w tej chwili wszystkie firmy w to wchodzą, dlatego że technologia już jest na tyle zaawansowana, że te chatboty można wykorzystywać.
Super. No właśnie mówi Pan o przemyśle, o ciężkich tematach. Ja się zastanawiam też, i tu pytanie do Pani Joanny, no bo Pani pracuje w szczególnej branży, w sądownictwie. Czy to jest tak, że w Pani branży też takie rozwiązania są używane? Może są używane, a może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one już są używane i tak przywykliśmy do tego, że one gdzieś tam w tle już za nas pracują, czy pomagają nam? To podchwytliwe pytanie. Z sądami i cyfryzacją jest trochę tak jak z rzeczywistością i Instagramem. To znaczy niby to są dwa te same obrazy, ale jak się człowiek przyjrzy, to się okazuje, że różnic jest bardzo dużo. I niestety tak samo jest z kwestią cyfryzacji i wykorzystywaniem technologii cyfryzacyjnych w mojej branży. Wszyscy widzimy i słyszeliśmy to tutaj na tej sali właściwie od początku dzisiejszego dnia, również wczoraj, że trwa boom na sztuczną inteligencję, na rozwój technologii. Także w obszarze prawa słyszeliśmy tutaj specjalistów, którzy na poziomie krajowym zajmują się cyfryzacją. Słyszeliśmy dużo obietnic, dużo planów i takich ambitnych planów. Wiemy o tym, że sztuczną inteligencją i kwestią cyfryzacji w tej chwili bardzo mocno zajmuje się zarówno Unia Europejska, jak i my w kraju, czyli na poziomie Unii Europejskiej mamy polityki dotyczące sztucznej inteligencji opracowane do 2028 roku. Grudzień 2023 to jest rozporządzenie o cyfryzacji współpracy międzynarodowej w sprawach sądowych i dostępu do sądownictwa. Na poziomie krajowym mamy raporty grup roboczych, między innymi grupy roboczej zajmującej się sztuczną inteligencją w sądownictwie, działającej przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Mamy także specjalną grupę roboczą przy Ministerstwie Cyfryzacji i to jest Instagram. Może jeszcze do tego Instagrama dorzucę to, że mamy także na poziomie krajowym, na poziomie naszej pracy rejestry, które funkcjonują z powodzeniem. Wiecie Państwo, zapewne każdy z Państwa kiedykolwiek w życiu przynajmniej raz był klientem ksiąg wieczystych, więc wiecie Państwo, że księgi wieczyste, również wydziały rejestracyjne, rejestrowe pracują na rejestrach informatycznych. I tu bym zamknęła, tak? Bo z drugiej strony, uwaga, sądy działają ciągle na papierowych aktach. Nawet jeżeli jakimś cudem otrzymamy dokument w formie cyfrowej, to i tak należy go wydrukować i do tych akt zamieścić. Nie mamy, nie dysponujemy żadnymi programami, które usprawniłyby na przykład liczenie kosztów. Pozwoliłyby na to, żeby automatycznie te koszty liczyć. Nie mamy programu do transkrypcji mowy na pismo, czyli wtedy, kiedy przesłuchujemy świadka i nagrywamy to nagranie, to następnie po tym przesłuchaniu to sekretarz sądowy musi siąść i ze słuchu przepisać to, co słyszy, tracąc mnóstwo czasu. Na świecie, w wielu miejscach cyfryzacja i zdobycze cywilizacyjne w tym obszarze z powodzeniem wspierają sądownictwo i przyspieszają pracę sądów. My mamy tego świadomość jako sędziowie, dlatego między innymi w moim stowarzyszeniu, które reprezentuję, Justitia, stworzyliśmy specjalną grupę roboczą do spraw cyfryzacji i faktycznie tutaj trochę oddolnie próbujemy pobudzić pewne zmiany. Jednym z takich sukcesów jest to, że opracowaliśmy w ramach tej grupy roboczej program do szkolenia młodych sędziów z wykorzystaniem Google VR. Prowadzimy też próbę wykorzystania czatu GPT do tworzenia krótkich form tekstowych, które pozwolą na przykład na uproszczenie uzasadnień. Super, to bardzo ciekawe, że też w Pani branży to się rozwija. Ciekawe, czy identyfikacja twarzy oparta o sztuczną inteligencję też w sądownictwie funkcjonuje już. To ja od razu z chęcią to przepraszam, chociaż, bo myśmy już troszeczkę na ten temat. To jest nawiązanie do kolejnego pytania, tak. I to, co za moment usłyszymy, tak naprawdę bardzo dużo ma wspólnego z sądami. Tak, bo właśnie, bo pan Jan pracuje w szczególnej branży, tak? Identyfikacja oparta o AI. No i jak słyszę słowo identyfikacja, to już trochę mnie ciarki przechodzą, że to jest, no pewnie jakieś zagrożenia są związane z tego typu działaniami, no ale też na pewno szanse, więc ciekawa jestem, jak pan na ten temat.
Tak, to ja może nawiążę właśnie do tego, co pan profesor mówił. Rzeczywiście sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w celach optymalizacji tych procesów i zabezpieczania właśnie tych obszarów, które w inny sposób nie mogą być zabezpieczone. Rzeczywiście jako zespół dostarczamy takie rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają na odpowiednią identyfikację, potwierdzenie tożsamości osób. Podchodzimy do tego w ten sposób, że dzięki tym rozwiązaniom możemy chronić tożsamość, chronić dane poszczególnych osób i zabezpieczać taką sytuację, żeby ktoś nie mógł na nich na przykład zaciągnąć zobowiązania finansowego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy prawdziwi oszuści wyrabiają dokumenty fałszywe, znaczy prawdziwe na fałszywe dane. Nie korzystając z tego typu rozwiązań, nie jesteśmy w stanie w ogóle takich sytuacji wyłapać. I tutaj widzimy właśnie znaczenie i to, jakie te rozwiązania dają nam możliwości, jeżeli chodzi o optymalizację i poprawę tych procesów. Pan wspominał też o czasie pandemii i to było widać wtedy, właśnie w tym czasie pandemii, kiedy centra call center były zamknięte, kiedy oddziały banków były zamknięte, kiedy kurierzy przestawali też dojeżdżać na czas, że zdalna identyfikacja nabrała wtedy właśnie na znaczeniu, pozwoliła nadal utrzymać możliwość sprzedaży usług i produktów, zniwelowała też takie elementy jak ograniczenia lokalizacyjne czy czasowe, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, więc można powiedzieć, że pokazując właśnie ten przykład, bardzo wiele wartości użycie tej sztucznej inteligencji ze sobą wnosi. Natomiast myślę, że też warto podkreślić, że odpowiednie przygotowywanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję wiąże się z dużą odpowiedzialnością, między innymi jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, ale też o adresowanie pewnego rodzaju ryzyk. O tych ryzykach wiele na tej konferencji było mówione, między innymi o ryzykach, powiedzmy, profilowania odpowiednich informacji, wpływania na opinię publiczną. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedno ryzyko, które jest bardzo mało, wydaje mi się, podkreślane i zauważane. Ryzyko możliwości wykorzystywania podatności, które są, mogą być zawarte w modelach sztucznej inteligencji. Jeżeli proces przygotowywania danych, proces przygotowywania modelu opartego o sztuczną inteligencję nie będzie odpowiednio zaplanowany, możliwe jest przygotowanie takiego zestawu danych, który będzie zwracał, który spowoduje zwrócenie odpowiedzi oczekiwanej przez osobę, która próbuje tutaj wpływać na cały proces, a nie było jakby zamiarem autorów tego rozwiązania. Bardzo mało się mówi o tej kwestii, a należy też na to zwrócić mocną uwagę. Jasne, bardzo dziękuję. Mówi pan o zagrożeniach, o szansach. Ja też się zastanawiam, bo rozwiązania cyfrowe są na pewno szansą dla wielu przedsiębiorstw, takim motorem napędowym, ale też przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności. I zastanawiam się, jak w obszarze, w którym pan Paweł pracuje, czyli ochrona środowiska, gospodarka wodna, jak w tej branży państwo podchodzą do rozwiązań cyfrowych, do transformacji? Czy pracujecie na przykład z dostawcami czy firmami, które też w tym obszarze się wyróżniają? Ponieważ środowisko jest dość szerokie, jeżeli chodzi zarówno o jego aspekty, jak i również podmioty, które działają na tym środowisku, to mamy dość z tej perspektywy przekrojową informację, jak rozwijają się działania oparte o sztuczną inteligencję. I czeka nas, myślę, przełomowy moment, który jest związany z tym, co się dzieje w polskiej energetyce. Czyli powoli zaczynamy realizować sieci rozproszone i energetykę rozproszoną, która wymaga sztucznej inteligencji. Ona wymaga połączenia zarówno odbiorników, jak i generatorów energii w jeden spójny mechanizm. To są tysiące różnych informacji, które będą przetwarzane, które będą w stanie de facto skutecznie i efektywnie zarządzić systemem, ale również ograniczyć emisję dwutlenku węgla, również ograniczyć koszty. Z mojej perspektywy to będzie część, która się będzie najbardziej dynamicznie teraz w Polsce rozwijała. To będzie połączenie zarówno energetyki, jak i też ciepłownictwa, a potem za chwilę samochodów i wielu innych rzeczy, więc to jest spójna rzecz, która środowiskowo dla mnie jest najistotniejsza. My oczywiście jako fundusz realizujemy też dużo programów masowych, związanych czy z elektromobilnością, czy z czystym powietrzem, i tutaj też jest
ogromny potencjał do zmiany i do przygotowania rozwiązań takich, które tak w trochę prostym, szkolnym uproszczeniu spowodują, że te wszystkie zamontowane pompy ciepła, odbiorniki ciepła trochę zaczną ze sobą gadać i ustalać sobie wtedy, kiedy warto zmagazynować energię, kiedy warto ją oddać do sieci i kiedy warto ją dystrybuować dalej. Ja myślę, że to będzie rzecz, którą za kilka czy za kilkanaście lat będziemy do niej przyzwyczajeni i ona będzie powodowała, że będziemy w stanie dużo bardziej dbać o naszą planetę. Świetnie. Już tak zbliżamy się do końca. Chciałabym takie pytanie otwarte do Państwa jeszcze wystosować. Pewnie jakbyśmy wrócili do tego indeksu cyfryzacji przedsiębiorstw za kilka lat, kolejna fala, tak? Powiedzmy 2028. Jak sobie Państwo wyobrażacie wtedy te wyniki, co się zmieni? Oczywiście bawienie się tutaj we wróżkę jest może mało profesjonalne, ale ciekawa jestem, w jakim kierunku to wszystko zmierza, jak Państwo to widzą. No to ja może powiem krótko, oczywiście też, żeby nie zabierać innym osobom szansy się wypowiedzenia, ale ja myślę, że to, co jest kluczowe, to jest to, że my widzimy, badając ten indeks, że najniższy poziom cyfryzacji w tej chwili jest w przedsiębiorstwach najmniejszych. Głównie dlatego, że one mają największe bariery w to, żeby wejść w te technologie. Z jednej strony finansowe, z drugiej strony właśnie kompetencyjne. To, czego ja się spodziewam i zresztą to my jako SGH sobie stawiamy jako wyzwanie, no to żeby jakby zapewnić edukację również dla tej jakby szerszej masy przedsiębiorstw, nie tylko tych największych, które stać na to, żeby te kompetencje pozyskiwać, właśnie po to, żeby one też zaczęły korzystać z tej cyfryzacji i żeby mogły budować swoją przewagę konkurencyjną w tym zakresie. Także podsumowując, ja się spodziewam, że właśnie te przedsiębiorstwa mniejsze jakby dociągną i też zwiększą swój poziom wykorzystania tych technologii. A ja sobie życzę tego i marzę, żeby tak było, żeby tak po pierwsze przedsiębiorstwa, które zajmują się cyfryzacją i nowymi technologiami, nie zapominały i nie zamykały oczu na sądy. To jest naprawdę obszar, w którym można wiele zdziałać i tam jest wiele miejsca do tego, żeby wprowadzić nowe technologie. Wyobrażam sobie, że za kilka lat będziemy mogli wykorzystywać na przykład taki program do identyfikacji tożsamości osoby w ten sposób, że mamy nagranie, zapis z monitoringu sklepowego i tenże program autoryzowany pozwala nam na identyfikację błyskawiczną sprawcy na podstawie baz danych, którymi dysponuje policja. Wyobrażam sobie, że można wykorzystywać sztuczną inteligencję również przy wsparciu, czy wspierając pracę biegłych sądowych, zwłaszcza z obszaru medycyny, którzy, jak Państwo pewnie wiedzą, niekoniecznie chcą współpracować z sądami, mamy tutaj ogromne problemy. Wyobrażam sobie też, że będziemy mieli dostępność programów transkrypcyjnych, programów, które na przykład liczą automatycznie koszty i ten problem zdejmują z sądów i że obywatele będą mieli dostęp do e-sądów, czyli będą mogli korzystać z wymiaru sprawiedliwości nie wychodząc z domu. Tego sobie Państwu życzę. Jeszcze może tak króciutko powiem, że takie rozwiązania odnośnie identyfikacji to już są, więc mam nadzieję też, że być może uda się je wdrożyć. Ja bym ten proces cyfryzacji porównał do procesu wdrażania elektryczności. Myślę, że on może nie w 2028 roku, ale chwilkę później obejmie różnego rodzaju obszary i będziemy znali lepiej i szanse, i zagrożenia, i będziemy lepiej wyedukowani w tym temacie, jak się do tego właśnie odnosić. Natomiast ja jestem ciekaw, jak to się będzie działo, jak będzie postępowała cyfryzacja i jak będą dalej kontynuowane relacje w przedsiębiorstwach, w spółkach, jak one będą zdobywały konkurencyjną pozycję, czy te, które będą bardziej stawiały na cyfryzację, będą bardziej konkurencyjne, czy może trochę mniej, jakie się pojawią przewagi strategiczne. Świetnie, no tak, czyli widać, że w różnych branżach te rozwiązania są wykorzystywane w różnym stopniu i chyba kluczowa jest też edukacja, tak jak Państwo wspominali, i też taka współpraca między cross-sektoralna, jakby, żeby te różne praktyki, żeby się wymieniać doświadczeniami i działać w tym obszarze dalej. Także bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.